kolejny rozdział historii. Jego miejscowość umiera. Dlatego też porzuciliśmy na tą chwilę pomysł kupowania. Ja mówię, to po co my się mamy portugalskiego uczyć? No bezcudnie, po prostu wspaniale. Codziennie chodzimy na spacery. Malutka. Mam nadzieję, że to już będzie odcinek, w którym pokażemy wam naszą nową działkę. Chodź, teraz idziemy nagrać vloga. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Po dwóch tygodniach przychodzę do was z nowym filmem. W tym odcinku odpowiem na najczęściej zadawane pytanie pod ostatnimi filmami. W komentarzach pytaliście się, dlaczego w Portugalii jest tak dużo opuszczonych domów, dlaczego są takie biedne, skąd jest w ogóle taka bieda i dlaczego portugalska wieś wygląda tak obrzydliwie, jak wygląda, bo pokazywaliśmy wam ruiny, zapadnięte dachy, opuszczone budynki, grzyb, pleśń. Wiele osób dziwiło się, dlaczego chcemy przeznaczyć oszczędności naszego życia i kupić na przykład taką okropną ruinę w Portugalii, a nie kupimy sobie na przykład ładnego domu na polskiej wsi. No w polskiej wsi są bardzo ładne ogródki, ogródeczki, trawniczki, domeczki, wszystko jest tam pięknie ładne. No tutaj grzyb, pleśń, syf po prostu. To co widzieliście, no to po prostu to nie jest tak, że my wybieraliśmy tylko takie brzydkie domy, żeby wzbudzić zainteresowanie na YouTubie. Tak po prostu to wygląda często. Ale popowiem wam o wszystkim, o historii i o tym, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Tylko pójdę w jakieś ładniejsze miejsce, żeby mógł sobie usiąść, ponieważ jest ładna pogoda, wyszło słońce, okres deszczowy już jest za nami. Teraz przez najbliższe miesiące, tygodnie będzie świeciło słońce. Mieliśmy teraz 4 dni po 20 stopni, 22, 1, 20 stopni, dzisiaj też będzie około 20, więc wyślę wam dzisiaj trochę tego słońca do Polski, jednocześnie tłumacząc całą tą sytuację nieruchomości w Portugalii. Zanim zacznę opowiadać wam o historii Portugalii, opuszczam naszą chatkę i idę z pieskiem, który tutaj mieszka, pieskiem Ines, idę na spacer. Jest piękna pogoda. Uwielbiam spacery. Codziennie chodzimy na spacery. Czy pada, czy nie pada, czy jest słońce. No bezcudnie, po prostu wspaniale. Dobrze jest móc sobie pospacerować. Zwłaszcza jak się dużo teraz nie podróżuje. Aczkolwiek w minionym tygodniu zrobiliśmy bardzo dużo kilometrów, bo postanowiłem podgonić to szukanie tego mieszkania, przyspieszyć i obejrzeliśmy ponad 20 nieruchomości w tym tygodniu. W 4 dni. 19 mieliśmy na liście, ale tam się niektórzy nam pokazywali, inne agenci. Dużo tego było, byliśmy bardzo zmęczeni, ale coś wybraliśmy. Więc coś z tych 20, mam nadzieję, kupimy. Ines! Co tam piękne. Zobaczcie, jak nam się zapadła droga tutaj. Teraz po tych kilku tygodniach opadów. Ojej. Nie za wesoło. Jest bardzo rozmoczony teren. No nie wie piesek jak ma iść? Piesek tutaj. Po tej stronie. Tą drogą codziennie przemierzają sadownicy, którzy są właścicielami sadów jabłkowych tutaj i pielęgnują te sady. Codziennie przyjeżdżają panowie i spędzają cały dzień tutaj przycinając te drzewka. Jedno po drugim. Mają takie windy w ogóle podnoszone, żeby dosięgnąć też wyższych gałęzi. Więc teraz jest jakiś taki etap przygotowywania chyba sadów do wiosny. Ale ślicznie to jest, Boże. Ines? No takim jestem wspaniałym pieskiem. Malutka. Chodź, teraz idziemy nagrać vloga. Przycupnę sobie teraz na kamieniu, żeby wam odpowiedzieć wreszcie na to pytanie, dlaczego Portugalia jest taka uboga, dlaczego cały czas wam pokazujemy jakieś ruiny. Zacznę może od tego, żeby oczyścić trochę klimat, sytuację, to muszę wam powiedzieć, że w Portugalii są też piękne domy do kupienia. Są apartamenty, wille, pałace, takie w ogóle wielkie gospodarstwa. Jest bardzo duży wachlarz i duże możliwości. Natomiast no, wszystko się wiąże z pieniędzmi. Nasz budżet jest ograniczony. My mamy na to całe przedsięwzięcie 100 000 euro i za 100 000 euro
No, w niektórych częściach Portugalii nie można nic kupić. Na przykład w Algarve nie można nic kupić za 100 tysięcy euro. Może jakąś taką zapadłą działkę gdzieś w jakimś takim lesie eukaliptusowym. Natomiast jeżeli chciałoby się kupić dom, no to absolutnie tam nie. Koło Porto, koło Lizbony, czyli największych miejscowości, gdzie się osiedlają Portugalczycy i turyści zagraniczni, tam też nie można zbyt wiele kupić za 100 tysięcy euro. Dlatego też my wybraliśmy środkową Portugalię, gdzie jest w miarę tanio, jak na Portugalię, no ale za stówkę też nie można zbyt wiele kupić. Nam zależy na tym, żeby to była duża, ładna działka, więc najbardziej nam zależy na działce, a dom to będzie, że tak powiem, projekt przyszłości. No za tą stówkę, to 100 tysięcy euro można tutaj kupić ruinę tak naprawdę. No ewentualnie gdzieś tam może by się udało jakiś taki mały domek z niewielką działką do remontu. Natomiast jeżeli ktoś dysponuje większą kwotą pieniędzy i ma na przykład 300 tysięcy euro, to już może sobie kupić gotowy dom. Takiej działki jak my szukamy, mniej więcej 2000 metrów kwadratowych, dom 20-letni do podmalowania, do wyczyszczenia, tam do jakichś lekkich remontów można za 250-300 tysięcy euro kupić. Natomiast jeżeli ktoś by chciał kupić nowy dom albo wybudować taki nowy, wisienki dom, na przykład naprost mnie stoją takie dwa nowiusieńkie domy, które podejrzewam, że w tym roku jeszcze były wybudowane, czy w ubiegłym. One, patrzyłem, kosztują 550 tysięcy euro w tej lokalizacji na wsi, daleko od dużych miast. Jeżeli ktoś by chciał kupić w Algarve taki nowy dom, no to musiałby wydać przynajmniej 1 000 000 euro, 1,5 miliona. Takie nieruchomości są w Algarve, no i w Lizbonie, i w Porto. Tam te ceny też oscylują w około 1 000 000 euro. Oczywiście wszystko zależy od budynku, lokalizacji i tak dalej, ale chciałem tylko wam powiedzieć, że tutaj też są normalne domy i mieszkania na sprzedaż. Nie tylko są te ruiny, które my wam pokazujemy. My pokazujemy ruiny dlatego, że one są w naszym budżecie i nie stać nas na kupienie domu za 500 tysięcy euro. Portugalia to bardzo mały kraj, ma tylko 92 tysiące kilometrów kwadratowych powierzchni. Polska ma 322 tysiące, czyli Portugalia jest 3,5 razy mniejsza od Polski. Co więcej, duża część tego kraju jest pokryta wysokimi górami, które są niezamieszkałe, bo na przestrzeni lat państwo nie inwestowało w rozwój dróg, nie było tam żadnych autostrad, nie było żadnego przemysłu, nie było pracy, więc te wioski, które są w wysokich górach, zamieszkałe jeszcze, one są oparte na rolnictwie, na takim samowystarczalnych gospodarstwach, gdzie rolnicy sobie hodują dla siebie jakieś zboża, owoce, później robią z tego przetwory, no i mieszkają odcięci, tak powiem, od świata. Oczywiście można do nich dojechać, natomiast nie są to takie drogi, które przyciągałyby inwestycje na przykład zagraniczne, więc duża część kraju, ta właśnie położona w wysokich górach, jest niezamieszkała, no albo w bardzo niewielkim stopniu zamieszkała. Coraz cieplej. Bardzo dobrze, nie narzekam. Bardzo się z tego powodu cieszę. O, wpadło mi do błota. Kolejnym aspektem wyludniania się portugalskich wsi jest problem braku wody. Portugalia od lat inwestowała pieniądze w rozwój gospodarstw. To tutaj uprawiano oliwki, figi, winogrona, migdały i wiele innych roślin, które potrzebują wody. A w związku z tym, że klimat się ociepla, tej wody jest coraz mniej, ilość opadów jest coraz mniejsza, no, że powiem, ziemia wysycha. Jeżeli ktoś z was był kiedyś w lecie w Algarve, to zauważył, że tam nie ma zielonej trawy, nie ma zielonych krzewów, tam wszystko jest po prostu wyschnięte, żółte. Na północy jest troszeczkę inaczej, ponieważ na północy jest zdecydowanie więcej opadów. Tam średnio jest 2,5 tysiąca mm na metr kwadratowy, natomiast w Algarve na południu i w centralnej Portugalii, tej środkowej, tam jest tylko 500, więc 5 razy mniej opadów tam na dole. Co za tym idzie, no nie ma możliwości uprawy roślin, więc ci biedni gospodarze, którzy mieszkali tam, mieli swoje gospodarstwa, zostali zmuszeni przez naturę do tego, żeby te gospodarstwa porzucić i wyjechać za chlebem do Porto czy za granicę. No i te gospodarstwa niszczały z upływem lat, że tak powiem, pleśń, grzyb je trawił, aż pojawili się obcokrajowcy, tacy jak my, którzy chcą nagle otworzyć sobie gospodarstwo, którzy chcą sobie kupić ziemię i hodować jakieś tam, nie wiem, kwiatki. No i właśnie to są te ruiny, które my wam pokazujemy od jakiegoś czasu. To są opuszczone wiele, wiele lat temu, od 50 lat niezamieszkałe budynki, które wyglądają obrzydliwie, które po prostu śmierdzą grzybem, wilgocią, ale to są domy, które zostały porzucone wiele, wiele, wiele lat temu. Do dzisiaj przetrwały tylko te budynki, które zostały zrobione z kamienia oraz
tajpy. Tajpa to jest taka mieszanka gliny z kamieniami i to jest taka lepianka. Te stajpy są w dużo gorszej kondycji niż te z kamienia, dlatego my rozważaliśmy kilka razy, żeby kupić dom z kamienia i go wyczyścić, no bo do kamienia wilgoć nie wchodzi. Więc jedyne, co trzeba byłoby zrobić, no to po prostu oczyścić z tynków, z tych pleśni, narośli i tak dalej, zrobić nowy dach. Jest to fajny projekt do zrobienia i dużo ludzi tak robi. Natomiast jest to projekt wymagający jakiejś znajomości budowlanki, a ja nie mam takiej znajomości, dlatego też porzuciliśmy na tą chwilę pomysł kupowania takiej strasznie starej ruiny, która po prostu jest zrobiona z kamienia. I szukamy teraz zupełnie czegoś innego, ale zanim wam o tym opowiem, to muszę się przenieść do cienia, bo mi tu grzeje w czachę i opowiem wam o pewnym rozdziale historii Portugalii. Bardzo nieciekawym rozdziale historii Portugalii. António Salazar to był dyktator, który panował w Portugalii od 1932 roku do 1968. I przeczytam wam dwa zdania z internetu na jego temat. Był zwolennikiem konserwatywnego modelu społecznego, opartego na katolickiej nauce społecznej. Sprawował władzę dyktatorską typu autorytarnego, nie tolerował opozycji, zakazał działalności partii politycznych, rządził aż do 1968 roku, gdy ustąpił z powodów zdrowotnych. 36 lat dyktatury. Co ciekawe, pochodził z ubogiej, wieloletniej rodziny. Uczył się w seminarium duchownym, chciał być księdzem, przyjął nawet święcenia kapłańskie, natomiast te pierwsze święcenia, ale zrezygnował, poszedł do polityki i potem pchał się po szczeblach kariery, by w 1932 roku zostać premierem, skończyć demokrację, rozpoczęła się dyktatura i przez 36 lat panował twardą ręką tutaj w Portugalii, doprowadzając ją na skraj ubóstwa. Nie rozwijał szkolnictwa, za jego czasów szkoła służyła po to, by indoktrynizować dzieci i szerzyć propagandę. Za jego czasów 44% społeczeństwa, czyli prawie połowa, była analfabetami, nie umieli pisać ani czytać. Jemu to było bardzo na rękę, bo takimi ludźmi jest bardzo łatwo sterować. Osoby, które nie mają wykształcenia, nie umieją czytać ani pisać, no są bardzo łatwo sterowalni, o czym Salazar wiedział. To się dopiero zmieniło w 50 roku po wojnie, bo wtedy został przymuszony przez organizacje międzynarodowe, przez UNESCO, przez Bank Światowy, żeby rozwinąć to szkolnictwo, żeby podnieść tych ludzi, że tak powiem, z tego ubóstwa, z tej gospodarki, żeby oni coś osiągnęli w życiu. Trochę się to udało, trochę nie, bo parę lat później, no on zrezygnował, wszedł następca, później w 68 roku nastąpiła goździkowa rewolucja, zamach stanu, no i został obalony ten jego następca. I jeszcze za czasów jego panowania, w 60 roku, 1960 roku, rząd wystosował taki apel do mieszkańców, że w związku z bardzo złą sytuacją gospodarczą zaleca, by Portugalczycy wyjechali za granicę, żeby pojechali do Francji, do Niemiec, do USA, zarobili tam pieniądze, przysłali do swoich rodzin, albo zarobili tam pieniądze i przyjechali tutaj i się budowali. No i tak też się stało i w 1960, tych 60, 70 latach bardzo dużo ludzi emigrowało do Francji, do Niemiec, do Stanów. Pamiętacie, opowiadaliśmy wam tą historię tego domu, 100 tysięcy euro. Dom był wybudowany właśnie w 60 roku. Cała rodzina się spłakowała i poleciała do Stanów i mieszkają tam do dzisiaj. Bardzo dużo starszych osób, które mieszka na tym rejonie, gdy zaczynamy z nimi rozmawiać, to oni mówią, że nie mówią po angielsku, ale mówią po francusku albo po niemiecku. Często wspominają, że pracowali w Dreźnie, w Paryżu. My poznaliśmy wiele tych osób, które w tamtych czasach, jak byli młodzi, wyjechali za granicę, no i tam się dorabiali pieniędzy i tam to mieli pracę, no bo tutaj kompletnie nie było roboty. No i tutaj kolejny rozdział historii, mianowicie, gdy do rządów weszła partia opozycyjna, zmienił się kierunek, w którym szli Portugalczycy, zaczęto wtedy rozwijać przemysł. Zaczęto budować fabryki, autostrady, drogi, wszystko zlokalizowane na wybrzeżu, przy Porto i przy Lizbonie. Rolnicy zostali porzuceni, te wszystkie gospodarstwa, które w kraju były przez lata pielęgnowane, uprawiane, no że zaczęły podupadać. Ludzie za chlebem pojechali tym razem do Lizbony i do Porto, zostawiwszy te gospodarstwa na pastwę losu. Te gospodarstwa do dzisiaj
gniją, pleśnieją i rozpadają się. No i dopiero teraz pojawiają się zagraniczni turyści, którzy widzą potencjał w tych gospodarstwach i kupują je. I to są właśnie kolejna grupa budynków, które nas interesuje. Najpierw mówiłem wam wcześniej o tych domach z kamienia i z tajpy. Teraz są już budynki z pustaków, z cegły. I jak jeździmy z Kasią i oglądamy te budynki, no to ja jestem w stanie ocenić, czy nawet często nam mówią ci agenci, od ilu lat ten budynek jest opuszczony. No i jest ta fala sprzed Salazara, jest ta fala w czasie Salazara i po Salazarze. Więc to są takie trzy grupy dużych emigracji, które opustoszyły wioski i sprawiły, że tam po prostu została tylko garstka ludzi. Nadal jest ta tendencja wyjazdu do dużych miast. Na wsiach mieszkają starsze osoby i obcokrajowcy, ale młodzi Portugalczycy już na studia wyjeżdżają do Porto, do Lizbony, do Londynu, do Coimbry i nie wracają już na wieś. Oni po prostu tutaj nie widzą przyszłości. No tutaj po prostu nie ma pracy. W wielu miejscowościach, w których my oglądaliśmy działki, nie ma po prostu sklepów, nie ma w okolicach żadnych fabryk, nie ma kompletnie nic. I nawet mieliśmy ostatnio rozmowę z jednym burmistrzem, który jest też agentem nieruchomości, i on nam mówi, że jego miejscowość umiera, że tam po prostu została już garstka ludzi. Wszyscy wyjechali, wszyscy młodzi wyjeżdżają, nie ma przyrostu naturalnego, nie ma przedszkoli, nie ma szkół, więc niestety duża część Portugalii jest opuszczona. Jest to smutne. Nawet miałem taką jedną rozmowę ostatnio z takim gościem, bo mówię mu, bo on mi pokazywał, że o, tu mieszkają Kanadyjczycy, tu mieszkają Anglicy, tu jacyś Niemcy, tu ktoś tam. Ja mówię, to po co my się mamy portugalskiego uczyć, skoro w tej wiosce nie ma Portugalczyków? Tu wszyscy mówią po jakiemuś innemu, no głównie to po angielsku między sobą, ale to są wszystko obcokrajowcy. Nie ma Portugalczyków. I on mówi, że no niestety tak jest, że tu nie ma pracy, nie ma tu co robić, więc Portugalczycy opuszczają te tereny. Mam nadzieję, że teraz już sytuacja jest troszeczkę jaśniejsza i wiecie, dlaczego w Portugalii są takie opuszczone budynki. Ja ostatnio miałem też taką rozmowę z jedną panią, która powiedziała, że Portugalia jest na pierwszym albo na drugim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość porzuconych, opuszczonych budynków i domów. Jest to oczywiście związane z tym, że bardzo duża część właścicieli tych nieruchomości wyjechała za granicę i już nie wróciła. Z różnych powodów, bo nie chcieli, nie mieli do czego, nie żyją. Nie wiem, po prostu powodów jest bardzo dużo, ale spowodowane jest to głównie właśnie emigracją zarobkową. Tak wygląda sytuacja w Portugalii. O, piesio, co? Czemu na mnie czekasz? Już idziemy, za chwilę. Muszę kończyć, bo mnie pies pogania. To podsumowując, bieda, emigracja, złe gospodarowanie, brak inwestycji w przemysł, no i to sprawiło, że po prostu wyludnił się kraj i jest teraz dużo fajnych działek do kupienia w niskich, w cudzysłowiu, pieniądzach. Jeżeli się wam podobał ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście możecie zadawać pytania, możecie pisać w komentarzach. Ja staram się czytać wszystkie komentarze. Nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć, ale staram się czytać wszystko, żeby być na bieżąco. I co? No życzę wam miłej niedzieli, miłego tygodnia i zapraszam was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że to już będzie odcinek, w którym pokażemy wam naszą nową działkę. Chodź, dam ci smaczka.